Witam Państwa w trzeciej części gorących pytań. Państwa i moimi gośćmi jest dr Ewa Kurek i profesor Jan Żaryn. Zajmujemy się kwestią, znaczy staraliśmy się zajmować kwestią jedwabnego, ale te pierwsze dwie części poszły nam na istotny element, czyli opis stosunków polsko-żydowskich przed wojną, jak wyglądały, w którym kierunku szły i dlaczego tak inaczej się skończyły. W trzeciej części zajmiemy się jedwabnem. Jedwabnem, który jest tematem arcyciekawym, gdyż kiedy książka pana Grossa miała się pojawić na rynku, ja wtedy pracowałem w jednym z serwisów kulturalnych, tą książkę wszyscy dziennikarze dostali pół roku przed premierą, że sobie mogli przeczytać z wyjaśnieniami i tak dalej, ale początek tej książki był dość frapujący dla mnie osobiście, bo ona zaczęła się od tego, że nagle Polacy dostali szału. Nie było wyjaśnione, co się właściwie stało, dlaczego to się stało, jak to możliwe, że żyjące ze sobą dwie kultury obok siebie przez całe setlecia nagle bez powodu dostały, mówiąc kolokwialnie, szmergla i Polacy rzucili się na Żydów. Oddaję może na początek, zanim przejdziemy do dyskusji, głos Arturowi Jańskiemu, autorowi filmu dokumentalnego Jedwabne, który poniekąd wyjaśnia trochę, mam wrażenie, nadzieję, wyjaśnia tę sprawę, bo przyjmijmy, że ekshumacja w Jedwabnem, która miała miejsce na początku całej tej historii, nagle została przerwana w chwili, kiedy znaleziono w mogile zbiorowej pomnik. O tym pomniku wypowie się Artur Janicki. Oddaję mu głos. Tam w tym filmie jednym z takich obiektów centralnych, można powiedzieć, który się przewija, jest pomnik Lenina. Na starym rynku, na skwerku stał pomnik Lenina. Taki betonowy abaj. No i jak głosi, że tak... Tego pomnika nawet w Białymstoku nie było, a w Jedwabnym był. No jakiś miejscowy sekretarz, prawda, czy też komendant NKWD tak sobie wymyślił. I jeżeli Polak przechodził obok tego pomnika i nie zdjął czapki, a widział to jakiś aktywista, komsomolec, przeważnie Żyd, to donosił do KGB i ten był facet aresztowany i represjonowany, jakby to było przestępstwo, że nie zdjął czapki przed Leninem. Szanowni Państwo, co się wydarzyło w Jedwabnym, jeśli chodzi o ekshumację? Bo ona faktycznie została przerwana w chwili, a czy przynajmniej medialnie tak to wyglądało, bo Gazeta Wyborcza, wtedy pamiętam, pompowała ten temat niesamowicie. Prezydent Kwaśniewski wydał wszyscy święci. I nagle, pamiętam, taki właśnie przebłysk informacyjny, zdjęcie pomnika Lenina w mogile w Jedwabnem i temat nagle został ucięty. Od tego czasu w sumie w mediach nie istnieje, oprócz momentów, w których pojawiają się próby wznowienia ekshumacji. Co tam się wydarzyło przy okazji ekshumacji? Nie mówisz jeszcze o okresie czasu masakry. Ja mogę powiedzieć jedno, że w 2000 roku po ukazaniu się książki Grossa rzeczywiście rozsądnie, racjonalnie zachował się IPN, bo powiedział sprawdzam i we wrześniu ogłosił, że wiosną przystąpi do ekshumacji. I w 2001 roku, pozwolę sobie użyć wyrażenia pana redaktora, Polacy dostali szmergla i od 18 lat robią wszystko, żeby nie wyjaśnić, co się stało. Władze kolejne od 2001 roku po dziś dzień, czyli od 18 lat, kolejne władze Rzeczpospolitej blokują badania i opowiadają nam bzdury, że nie trzeba było wstrzymać ekshumację, bo prawo, religia nie pozwala. Ja przeczytam Państwu bardzo króciutko. Jedna z ekspertyz rabinów i specjalistów od religii i prawa żydowskiego. Rabin Joseph Polak, naczelny rabin Rady Halachicznej z Bostonu, polski Żyd zresztą, więzień Bergen-Belsen, mówi: ofiary z Jedwabnego powinny zostać ekshumowane i pochowane ponownie, czy to na terenie pobliskiego cmentarza żydowskiego, czy to w państwie w Izrael. To, że nie jest to jedynie halachiczna opcja, lecz fundamentalny obowiązek, wynika jednoznacznie z wielu źródeł. I tu przytacza prawo religijne żydowskie, które nakazuje dokonać ekshumacji w Jedwabnem. Czemu zatem do niej nie dochodzi? Ministrowie
Sprawiedliwości prokuratorzy generalni blokują badania historyczne. Dlatego mówię, że czemu? Rządy polskie dostały szmergla. Mhm. Nie wiem, może nasze wnuki historycy odkryją, co się za tym, mówiąc po żydowsku, szwindlem kryje. Mhm. Bo to jest nielogiczne. Panie profesorze, to jest... Nie, tylko na to samo pytanie, pytanie będę kontynuował, bo to jest bardzo ważna kwestia. Niedalej, 2 tygodnie temu jest wysoki urzędników rządu polskiego powiedział, że żeby w ogóle pomyśleć o tym, że w Jedwabnem rozpocznie się znowu ekshumacja, trzeba najpierw spytać USA, organizacje żydowskie w USA i Izrael. Ja pytam w takim razie, dlaczego obchodziliśmy stulecie niepodległości, skoro Polska, rząd polski na terenie Polski, chcąc dokonać ekshumacji obywateli polskich, musi pytać jakieś zewnętrzne państwa, obce państwa i organizacje, którym nic de facto do tego, tak, bo to byli obywatele polscy na terenie Polski i zajmuje się tym rząd polski. Dlaczego nie dochodzi do ekshumacji, która, myślę, jest konieczna, jakby nie patrzeć, tak, bo to jest tak, jak wiele osób podnosi kwestię Smoleńska, tak, jestem daleki od tego, żeby grać tym tematem, ale dopóki nie dostaniemy wraku, nie wyjaśnimy tej sytuacji. Dopóki nie dokonamy ekshumacji w Jedwabnym, nie wyjaśnimy Jedwabnego. Zrobiliśmy ekshumację ze Smoleńska, to dopiero wiemy, o co chodziło. No, nie mamy wraku, więc do końca też nie dojdziemy. Nadal, tak? Nie wiemy. Więc dlaczego... Ale skupmy się na Jedwabnym. No więc skupiamy się na Jedwabnym. Nie, ja ten Smoleńsk podam jako przykład. Także bez dowodów nie można wyciągnąć żadnych wniosków. Tutaj jasne. Bez ekshumacji nie pójdziemy dalej i tak będzie jest. W zawieszeniu, że Polacy... Niemcy i będziemy się tak przerzucać tą piłeczką dokładnie w nieskończoność. Panie profesorze, o co tutaj chodzi? No właśnie, więc przypomnijmy, że bez wątpienia ekshumacje podjęte przez rząd polski i ówczesne Ministerstwo Sprawiedliwości miało swoją dynamikę. Profesor Kola wykonał zadanie i w trakcie już wykonywania zadania została nagle podjęta decyzja ze strony środowisk żydowskich, by te ekshumacje zostały zatrzymane. Jak to argumentowało? Motywacja religijna mówiła o tym, że nie wolno dalej wprowadzać tego, co mogłoby naruszyć doczesne szczątki społeczności żydowskiej bez zgody wiarygodnych. No tak, ale sekundę, proszę mi dać dokończyć, bo wypowiedź przerwana stale nie będzie miała sensu, a chciałem do czegoś doprowadzić. I w związku z tym ówczesny minister sprawiedliwości, świętej pamięci Lech Kaczyński, podjął decyzję o przerwaniu. Czy ta decyzja była mądra, czy głupia, zostawmy na razie. Faktem jest, że to nie rząd polski jest stroną, która nie chce wznowić od tej pory, Ewo, ekshumacji, tylko istnieje pewna sytuacja brzegowa, w której musimy sobie odpowiedzieć na bardzo poważne pytanie. I teraz przykład. Jakie to pytanie? Czy chcemy być skuteczni, czy nie? Otóż, jeżeli chcemy być skuteczni, to trzeba sobie powiedzieć, ja przynajmniej to artykułuję jednoznacznie, że musimy po stronie żydowskiej znaleźć partnera, choćby tegoż rabina Polaka, jeżeli by była taka możliwość, który by dał argument od strony żydowskiej, tak, ekshumacje powinny być dalej prowadzone. Dlaczego? To proszę teraz wziąć przykład relacji polsko-ukraińskich. Co się dzieje na Ukrainie? IPN nie jest dopuszczany do ekshumacji szczątków polskich i w związku z tym dane, które IPN ukraiński powie nam na temat zbrodni ludobójstwa na Kresach południowo-wschodnich, będą danymi niewiarygodnymi. Ale porównanie jest chybione, bo my nie mamy żadnych grobów na terenie Izraela, więc Izrael nie można zrozumieć. Proszę mi dać dokończyć. No. Panie redaktorze, proszę się skupić, dać mi dokończyć i zrozumieć. Tylko po prostu... Mianowicie problem polega na tym, że bez strony żydowskiej badania dalsze, ekshumacje na terenie Jedwabnego będą jakie? Niewiarygodne. Czy o to nam chodzi, żeby były niewiarygodne? Czy chodzi o to, żeby wygrać? Otóż wygrać można w tej sprawie tylko i wyłącznie przeciągając na swoją stronę
chociaż część środowisk żydowskich. Jeżeli chcemy zrobić tę ekshumację suwerennie, po polsku, spotkamy się z bojkotem wyników tejże ekshumacji. Ale przecież to chodzi o wyniki, oczywiste, które nas interesują. W związku z tym, co z tego, że nas to interesuje? No nie chodzi o to, żeby to jest my jako społeczeństwo polskie, jesteśmy suwerenni. To dlaczego nie możemy zrobić na własnym terenie w rzeczy, które chcemy? No? Ale suwerenność to nie znaczy głupota. Panie profesorze, przecież pan sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli ciągnąć temat tak, jak pan sugeruje, tak, to on nigdy nie zostanie rozwiązany. A bo kto zawsze, wie? Bo a pań... czy ktoś do agendy MSZ-owskiej włączył tę sprawę? Czy włączył ktoś do debaty MSZ-owskiej, do agendy MSZ-owskiej ten temat? Otóż no nie, ja się bo MSZ powiedział to, co powiedziałem, że... A ja się domagam od polskiego MSZ-u dzisiaj i publicznie o tym mówiłem, wprowadźcie kwestię ekshumacji do agendy relacji polsko-izraelskich. Sprawdźmy drugą stronę. Ale to jest postulat polski dzisiaj. W Izraelu ja tu w tej książce Jedwabna anatomia kłamstwa daję, z Izraela Żydzi przysłali mi dokumenty z Knesetu, tam po prostu o ekshumacjach z 70-tych lat ludzi decyduje zwykłe głosowanie. Czego my mamy się pytać? No dokładnie. Możemy oczywiście zasięgnąć... Powtarzam, dla względu na skuteczność, tylko i wyłącznie. Jeśli ale to jest przeciwskuteczne, panie profesorze. To, co pan mówi, jest przeciwskuteczne, bo państwa, zrobimy ekshumację i nikt ich nie przyjmie bajki, na świecie do wiadomości, a gros będzie dalej zwycięzcą. O to nam chodzi? Mnie nie jest zwycięzcą, bo nie ma wyników, w związku z tym jego wersja sprzedaje się nieprawdziwa. Czy nadal będzie obowiązująca? Jedną kwestię rozstrzygnąć. Jeśli będzie wola polityczna, a tu jest gdzieś blokowane przez polityków, to w ciągu, obiecuję publiczny, 2 tygodni sztab 10 rabinów z Polski, z Izraela pojawi i z Ameryki pojawi się na miejscu. To nie jest ta kwestia. Mnie po prostu, ja naprawdę nie lubię, jak ktoś robi ze mnie idiotkę. Muszę to publicznie powiedzieć, bo choć wydawało mi się, że nie powiem. Miesiąc temu rozmawiałam z ministrem Glińskim na temat Jedwabnego. I on w pewnym momencie, proszę państwa, mi mówi, że Jedwabnego nie, ekshumacji w Jedwabnym nie możemy zrobić, ponieważ Amerykanie wyprowadzą z Polski swoje wojska. Mózg mi stanął, nie odpowiedziałam mu nic. Jeśli wicepremier polskiego rządu uważa, że dla, z całym szacunkiem, ale dla garści kości żydowskiej Amerykanie zrezygnują ze sprzedaży skroplonego gazu przez Polskę to na południe. Miejmy nadzieję, że się myli. Jeśli Amerykanie zrezygnują ze wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ja nie sądzę, że Trump i Amerykanie są głupi. Ten lęk po prostu polityków, którzy nie są pewni swojej wartości, jest porażający. Zgadza się pani, że to, pani, że to po naszej stronie jest zgoda, ewidentnie. Nie można zamieniać tej postawy polskiej w lęk. Natomiast powtarzam raz jeszcze, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to istnieje pewna rzeczywistość zewnętrzna, mówiąca o tym, że jeżeli nie znajdziemy i zdanie pani doktor o tym, że jak ekshumację rozpoczniemy, znajdzie się 10 rabinów, którzy to mówią, nawet 20, to jest bardzo pocieszające. Tak. I ja mam nadzieję, że MSZ właśnie tym się dzisiaj zajmuje. To znaczy po cichu zbiera listę 20 rabinów, którzy zgodzą się na to, żeby zgodnie z prawem żydowskim uznać, że ekshumacje są jak najbardziej prawidłowo przeprowadzane. A dzięki temu my zyskamy możliwość zaprezentowania światu prawdy o tym, co tak naprawdę tam się zdarzyło. Niezależnie od tego, że nie wiemy dzisiaj, czy ta prawda będzie dla nas wygodna, czy nie wygodna. Musimy kończyć, nasz czas niestety dobiega końca. Że o Jedwabnym nie walczymy z Żydami. To Żydzi 4 lata przynieśli mi ekspertyzę, rzucili na stół i powiedzieli, zajmij się tym, bo nie możemy słuchać tych głupot. My walczymy z własnym rządem. A my, historycy, no nie, walczymy o wolność naszych historii. To nie własny rząd wymyślił Jana Tomasza Grossa. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Jak państwo widzą, dyskusja może trwać jeszcze długo. Postawię państwa z takim pytaniem. Czy Polska jest faktycznie niepodległym państwem, skoro na własnym terenie nie może robić tego, co chce i musi oglądać się na to, co powiedzą państwu, dziękuję moim gościom. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Dziękuję.